Hej, witam wszystkich na odprawie technicznej Ultramaraton Magórski 2022. Nie będę się tutaj skupiał na kwestiach regulaminowych, czyli biuro zawodów, kiedy jest czynne, gdzie jest zlokalizowane, wszystkie inne tego typu informacje, godziny startu znajdziecie w regulaminie na naszej stronie oraz w sekcji informator dodanej w aktualnościach na naszej stronie magurski.com. Przejdę do takich rzeczy innego rodzaju, technicznych i zasad bezpieczeństwa. Mam tutaj w telefonie notatki i tak. Dla 90 km na początek lecę od tej trasy. 90 km ma możliwość odebrania trackerów w biurze zawodów. Trackery należy włączyć 30 minut przed startem, bo inaczej będzie problem z łapaniem zasięgu przez nie. Instrukcje obsługi macie na YouTubie. Walltrax nam przedstawia, jak to one się włącza. Jest to w sekcji informator na naszej stronie w aktualnościach. Druga sprawa to chipy wiązane do buta, więc na trasie macie anteny, nie maty, tylko anteny, więc upewnijcie się, że obok przebiegacie, żeby Was szczytało. Różnie bywa z zasięgiem internetu. Oczywiście tutaj na trasie wyniki są online, no ale kwestia tego zasięgu i uzupełniania tych wyników na bieżąco, kwestia jak tam się ta skrzynka jest w stanie połączyć i wysłać nam te wyniki, no ale mamy nadzieję, że tak ustawimy je w tym roku, żeby maksymalnie to się udawało. I tak, lecimy dalej, mamy trasy, no mapki, pliki GPS możecie pobrać w zakładce trasy na naszej stronie, więc to już sobie musicie ogarnąć, macie mapki, położenie punktów odżywczych na tych mapkach zaznaczone, więc wszystko tutaj będzie ok. Punkty są ogólnie tak, 52,90 to jest 10 km w Myscowej i tutaj uczulam, że przed tym punktem, jest to punkt tylko z wodą, jest taka kładka. Ta kładka nie jest jakaś mega bezpieczna, chwiejna, nie można w ogóle po niej biegać, no bo już cała trzęsie, dużo osób naraz na nią nie wejdzie. Trasa jest poprowadzona ogólnie brodem, nie kładką, więc staramy się biec tak, jak jest wyznaczone, ale oczywiście jak ktoś chce przez tą kładkę, może, ale na własną odpowiedzialność. Na pewno się zrobi tam korek, więc też się należy z tym liczyć ci, którzy będą później, więc tam spokojnie po prostu. Może troszkę się tam to zakorkować. No, gdyby szła jakaś duża woda i była konieczność tą kładką, no to wiadomo, ten korek wtedy się faktycznie może zrobić większy, no ale bezpieczeństwo przede wszystkim. I tak, następny punkt mamy Olchowiec 23 km i ważny punkt Orzena 42 km. Stąd jest 10 km do mety dla 52 i może być 10 km dla mety dla 90, gdyż tam może 90 zmienić dystans. Musicie to zgłosić na punkcie i w pomiarze czasu na mecie, że zmieniliście na dystans na 52 km. Wszyscy z 90, którzy przed 7,5 godziny nie wybiegną, dalej są obligatoryjnie zobowiązani do skrócenia dystansu i powrotu jako zawodnicy 52. Następny punkt dla 90 to jest 56 km Radocyna i Bartne 69 km. Tam mamy limit 12 godzin. To już nie tak daleko do mety. Tutaj limit, dlatego że już w Parku Narodowym nie przebywamy w nocy, więc wypuszczenie Was później oznaczałoby, że no nie ma szans zdążyć przed nocą wyjść z parku przed Krępną, więc stąd ten limit jeszcze jest w Bartnem. No na pocieszenie powiem, że tu naprawdę ten odcinek później od Orzennej do właściwie już od Orzennej do Bartnego nie jest jakiś trudny, tam początek trochę pod górę, a potem już tam przewyższeń jakichś nie ma, jest to szybkie dość, więc nawet jakimś takim przeplatanym, szybkim marszem można w miarę uzyskiwać dobre czasy. W razie upałów mamy zaplanowane też zostawienie wody na ostryszu we wiacie. Nie wiem, jak będzie z pogodą, bo jakieś tam deszczami straszą na razie i wcale upałów nie zapowiadają pierwszy raz w historii chyba Magórskiego, no ale nie wiemy, jak będzie na razie. Gdybanie, więc w razie czego byłoby ten upał, to potwierdzimy jeszcze to przed biegiem, że tam będzie dodatkowo ta woda. Dla 23 km to już mówię o niedzieli, o punktach. To jest 6 km woda i 12 km woda, napoje, tak, z jakimiś przekąskami. 10 km ma 6 na 6 właśnie tą wodę.
Limity czasu no to 2 godziny dla 10 km, 4 dla 23, 10 godzin dla 52 i 15 godzin dla 90. Z tym, że 90 może później jeszcze dokręcić do 100 km, to wszystkie informacje dostali wszyscy zawodnicy 90 na mail, więc tutaj się nie będę na ten temat rozwodził. Jakby się coś zmieniło, to jeszcze będziemy informować, no ale opcja tego dokręcania jest, zapisywaliście, rejestrowaliście się na to, więc wiecie. Odnośnie jeszcze bezpieczeństwa, sekcja punkt 8 regulaminu, bardzo ważna sprawa, zapoznać się z tym. Są tam różne niebezpieczne odcinki, odcinki drogowe. Pamiętacie, że musicie tam uważać na wszystko, tak, przepuszczać samochody, jeśli jest taka konieczność, tak. Nie ma tego dużo, tak naprawdę, tak bardzo. Nie są to jakieś tereny ani ulice ruchliwe, no ale zachowujemy cały czas czujność. O dokręcaniu wiem, klasyfikacje, no to open top 3 kobiet i mężczyzn na każdej trasie. I z takich innych klasyfikacji to na dystansie 90 km będą Mistrzostwa Polski Leśników, więc będą oni mieli taką swoją osobną klasyfikację. Co tutaj mamy jeszcze? No to noclegi, tak jak komunikowałem w informatorze, no to są po prostu w remizie OSP, chętni się już tam zarejestrowali, kto tam chciał ten nocleg. No tak jak wzorem poprzednich lat, no w tamtym roku było mało osób w tej szkole, więc teraz w tej remizie jesteśmy. Na tą chwilę widzę po rezerwacjach, no to jest nawet mniej osób będzie chyba niż w poprzednim roku. No jest też niższa frekwencja na imprezie, więc siłą rzeczy jest to normalne. I tak, ze stoisk, jakie będą na biegu, no bo to też jest taka ważna kwestia, będzie też sklep nowoczesny sport, tak, czyli jakieś będą żele, odżywki, różnego rodzaju ich asortyment, więc jeśli ktoś będzie potrzebował się zaopatrzyć przed biegiem, na spokojnie będzie mógł zrobić to u nich na stoisku, kupić sobie wszystko, co potrzebuje. Będzie również stoisko naszego sponsora sklepu Buty Jana, na które też również zapraszamy. No i z takich na koniec pamiętajcie, regulamin jest tutaj podstawą wzięcia udziału w imprezie. Deklarujecie jego znajomość, jego przestrzeganie. Także polecam wszystkim się zapoznać, przeczytać dobrze. No i to też dużo wszystkim ułatwi na pewno w kwestiach organizacyjnych i logistycznych. Ta wiedza z regulaminu będzie bardzo przydatna. Naszym partnerem oczywiście, jak co roku, jest województwo podkarpackie, także bardzo dziękujemy po raz kolejny, że udało się nam pozyskać takiego partnera, a głównymi sponsorami jest sklep Buty Jana, Nałęczowianka i piwo Lech, które również będzie czekać na Was na mecie. No to ode mnie tyle, mam nadzieję, że było to krótkie, niewymagająca odprawa. No i dzięki, trzymajcie się, hej!